Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, dziś widzimy się już chyba, jeśli się nie mylę, 11 raz w grze Supraland. No i tak, jesteśmy w takim oto ciekawym co najmniej miejscu. Pełno lawy, wszystkiego i nie możemy nigdzie dalej pójść, a jedno co nam w sumie sugeruje jakikolwiek cokolwiek, to jest przynieść mi 2 samorodki złota. I tak, ostatnio długo tu siedzieliśmy, w 10 odcinku, który nagrywałem już dosyć dawno i pamiętam, że problem był z dostarczeniem żółtej piłki, którą sobie już tutaj odebrałem właśnie tam, za to. Ale powiem wam szczerze, nie pomyślałem o najważniejszym. Tak, o czymś tego typu, przecież to nawet trudne nie było. Więc no, widzicie? Oto i cała filozofia. I rozwiązanie, którego nie potrafiłem przygotować, a było oczywiście oczywiste. Więc tak, teraz pomalujemy kamyczki, tym samym czyniąc je złotem. Bo jak wiadomo, w tej grze pomalowanie na dany kolor czegoś czyni go tym czymś. Czyli inaczej mówiąc, zwykły kamień może stać się złotem, pomalowany na żółto. A metalowy kilof, czyli tak plastikowy, pomalowany na niebiesko, staje się diamentowym kilofem. Jak nam gość z Minecraftów to wytłumaczył wcześniej. Ale dobra, mniejsza z tym. Żółty pocisk tutaj, dobra, powinno zadziałać. I tak, jej, żółta farba pomalowała te kamienie. Ja przy okazji teraz jeszcze muszę jedną ważną rzecz zobaczyć. Okej, dobra. Dosyć istotny wniosek. Fajne żółte kamyki, niby to jest złoto. Ale tak, wracając jeszcze, bo już się trochę zaciąłem. Ale nie jest traktowane jako złoto przez nasz promień, co... Może warto zapamiętać i w sumie, dobra, złoto prawdziwe chyba też wyglądało trochę inaczej, ale mniejsza. Gold Scam Achievement, jej. I jak teraz do piwnicy, pewnie to będzie błąd, że tu zlazłem, ale okej, idziemy. O, kto wie, może naprawdę to jest jedyna trasa, którą teraz mamy i co tutaj jest? Promień mocy, łącznik sześcianu. Możesz teraz przyczepiać promień do sześcian mocy. Mocy 3, wiesz, promień mocy, co? A, okej, dobra, już rozumiem. Okej, nie wiem, czy to tylko delikatnie klatkuje, czy mnie się wydaje. Pewnie mi się wydaje, bo ostatnio mam taką paranoję trochę, jeśli chodzi o to klatkowanie. W każdej możliwej grze. I tak, okej, tak, to tu. I czy możemy pod takim kątem wleźć? Oczywiście, że nie. Ponownie trzeba będzie wykorzystać tutaj kostkę. I tak. Nie tu, tu może. Tak. No nie jest teraz pod aż takim wielkim kątem jak wcześniej, więc. Działa. A może zamiast po prostu bawić się w jakiegoś idiotę i próbować to w ten sposób, to zrobimy to prościej. Damy się po prostu, wiecie, ciągnąć. Jestem taki pewien. Nie, dobra. Kostki nie przyciągniemy tam. W sumie siebie do kostki nie przyciągniemy. To nas przyciągnie, więc tak. Dobra. Nie wiem, czy to prawidłowy sposób, ale tak. Coś zrobiłem. I chyba rozumiem, jak to ma działać teraz. Stoimy tam, tutaj się przyciągamy tak i tam się wystrzelimy gdzieś. Więc zanim pójdziemy dalej, to jeszcze to sprawdzę. Wiecie, to może być strzelone totalnie i błędne. Ale to pewnie jest dostosowanie tego wszystkiego. Dokładnie. Super. No i mamy jakąś skrzynkę. Max zdrowie plus 5. Max zdrowie plus 5. Nie tego się spodziewałem, ale okej. Mówiąc szczerze, i tak nawet nie pamiętam za bardzo co, jak, gdzie, kiedy w tym Supralandzie, bo no przerwę miałem dosyć długą. Ale tak. No i teraz to chyba wytłumaczę też co, jak, gdzie, kiedy. Jeśli chodzi o to miejsce, wiecie, tam miałem takie dylematy co zrobić i o co chodzi. A teraz? Tak, to raczej powinno wyjaśnić sprawę. I to tak dokładnie.
Rozwiązanie oczywiście było wszystkiego znacznie prostsze niż ja myślałem, ale wiecie, do tego to już chyba przywykliście, że ja komplikuję najprostsze sprawy, a póki co... Nie wiem co to, ale wiem, że no... Lepiej pójść tu. To miejsce się wydaje bardziej ogarnięte. Tam coś jeszcze jest. Cokolwiek tam jest, to chyba jakoś wejście jest całkowicie inny Nie, dobra, chyba tam normalnie mogę doskoczyć. Ja. Potrzebnie robiłem problemy sobie z tym, że już mordziłem. Czy to jest drewno? Ale i tak to nie jest problem, bo pamiętam o niektórych naszych możliwościach, więc no, to jest najważniejsze. Mamy tutaj księżyc. Te księżyce do czegoś były potrzebne, ale w sumie nie wiem. A przy okazji, co my tu mamy? Syn króla? Poszedł tamtędy, na wzgórze. Okej, dzięki za informację, ale zanim jeszcze ci... no właśnie, cię zostawimy w spokoju, to trzeba poprzeglądać wszystkie twoje rzeczy. Bo oczywiście, jeśli masz jakieś cenne skrzynki czy monety, to trzeba je skonfiskować na rzecz funduszu mojego. Tak. Nawet nie będę myślał, co dalej, ani nic z tego typu. Po prostu strzelajmy, jak popadnie we wszystko. To jest najmądrzejsze rozwiązanie, jakie mogę tutaj zaproponować. Teraz? Elektryczność. Okej, to było proste, ale się pamięta po prostu dawne triki. A ja muszę przyznać, akurat te triki, co niektóre przynajmniej, to pamiętam. Więc nie jest aż tak strasznie źle ze mną, ale tak. Kolejna sekwencja tego wszystkiego. Okej, nawet nie wiem, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Oto i pewno tutaj. Okej, nawet tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co mam powiedzieć o tym wszystkim, co tu się dzieje. O tym, że widzę monetki, które mogę przyciągać bronią, ewentualnie tak teraz tutaj. Nowy pocisk mogę tu zrobić jakoś, ale nawet nie wiem po co, więc. Zobaczmy, co on tu ma do powiedzenia. Hej! Można po lawie chodzić spokojnie, tylko klatkuje to strasznie. Ten odbiornik energii elektrycznej nie wymaga stałego zasilania. Wejdź na dach i prześlij impuls, to wystarczy. Okej. Dobra, tylko... Nie rozumiem do końca, na jaki dach i co. Ale dobra, mniejsza. I co? O! Mamy bestię. Są potwory w sumie bardziej niż bestie. Ale mniejsza o to. Pokonajmy ich szybko. Tak, fioletowy przycisk to tak. To już się nauczyłem, jeżeli chodzi o przyciski, to fioletowy oznacza wymaga kostki. A jeśli natomiast chodzi o inne kolory, to ciężko mi stwierdzić. A to jest duży przycisk. Okej. A ile waży taka gąbka? 5. Okej, dobra, czyli tutaj mamy jakiś Ultimate Challenge, gdzie będziemy musieli poustawiać milion różnych rzeczy tam, żeby tylko było wystarczająco ciężko. Dobra, to mamy tutaj teraz gąbkę mokrą. Ciekawe, czy waży więcej. Wiecie, zgodnie z logiką naszego świata, to powinna ważyć ciężej, bo w końcu nabyć ciężej, nie ważyć ciężej. No ale dobra, mniejsza o to, w końcu wiecie. Podaj te sprawy. 99. Ciekawe. Nie sądziłem, że woda jest tutaj taka ciężka. Ale dobra. Dobra. W takim wypadku to nie jest źle. Lad moment się ogarnie i teraz tak. Są tu jeszcze marchewki. To oznacza, że gdzieś musimy znaleźć fioletowe muchy. Bo jak wiadomo, fioletowe muchy kochają takie marchewki. Okej, tak. Trzeba poprawić. Tak. Dobra.
Tak, i teraz mogę to wkliknąć, ale oczywiście jak zejdę, to jest niewkliknięte i... Będzie to ciężkie, bo teraz kamyczek jeden, kamyczek drugi, kamyczek trzeci. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Jeśli nie, to poszukamy czegoś jeszcze i powinno być ok. I... na tyłu wystarczy. Patrząc na to, ile te kamyki ważą. Jeden, naprawdę. Na całe szczęście jeszcze mamy. Okej. Kamykami i mokrymi gąbkami udało się to ogarnąć, ale tak, póki co teraz ten się tutaj mówi. Jakiś facet oszukał mnie fałszywymi samolotkami złota. Są one w moim domu, pomiędzy prawdziwymi samolotkami złota. Mógłbyś dowiedzieć, które z nich są fałszywe? Wrzuć te fałszywe do dziury w ścianie. Daj, okej, okay. I w sumie tak, dobra, to dobrze myślałem. Zacznę. Okej. O, ten. Dobra. I to tyle. A ten? Nie, ten już jest prawdziwy. Idealnie, dzięki. Jeśli potrzebujesz trochę energii, skorzystaj z mojego źródła. Okej. Okay. No, nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Chyba rozumiem. Rozumiem, jaki będzie cel tego wszystkiego. Okej, zapomniałem, że do złota mogę teraz też przeciągać to, więc... Tak. O to tu chodziło, dobra. Fajne, sprytne. Sprytne, fajne, Jej, udało się. Mamy sekwencję za sobą chyba? Chociaż pewien nie jestem, może coś jeszcze tutaj jest do znalezienia, odkrycia, zrobienia. Idealnie pewnie jest i to dużo. Czy ja jestem w stanie to sprawdzić i odkryć i tak dalej samemu? Mówisz coś? Ale z ciebie geniusz. Okej. Okay. O chwilę, co swoją drogą widziałem gdzieś... Nie, chyba mi się wydawało, chyba tutaj jednak tych całych much nie ma niestety. Ej, no cóż. Jakoś sobie bez nich poradzimy. Można pistolet plus 5, o. Ej, a. Dobra, i jednak są muchy. Jednak są muchy. To co dalej? Przy okazji tak, obrażenia plus 5, super tylko. Te obrażenia plus 5 w ogóle coś zmieniają? Tak szczerze, to nie wydaje mi się, żeby one były, wiecie, jakoś tak szczególnie istotne. Ale dobra. Co zajęliśmy się z... Potem jakieś inne rzeczy. Dostaliśmy nawet za to achievementa swoją drogą. Tak samo jak za oszukaniem tego gościa złotem. Za złoto. Ale mniejsza. Wydaje mi się, że jest to obszar całkowicie poboczny. To tutaj to wszystko, bo wiecie, no co ty mam dalej robić? Nie mam pojęcia. Że z drugiej strony może... Może coś jeszcze tutaj jest tak do ogarnięcia? Nie wiem, się pomyśli. Mogę tak... Dobra, to może inaczej się jest. Mogę wyjść? Nie, dobra, jest niby ten właśnie taki wystrzał, ale nie widzę nigdzie miejsca. Ha. No to komplikuje sprawy. To dosyć mocno. Mamy tam te całe głupie. Ale nie mamy jak ich wyciągnąć, bo nie mamy dostępu ani do żadnego kryształu, ani nic. Też co gorsza. Pomiędzy sobie kryształ, to jeszcze nie mam pomysłu po prostu.
Nie, brakuje mi słów teraz. Mówi to tak mocno, że po prostu... Sam nawet nie potrafię powiedzieć, o co mi chodziło. No cóż, no wydaje mi się, że teraz to będzie takie dosłownie moje głupie bieganie w kółko, dopóki czegoś nie wykminię. Już chwila, tamtego teraz nie ma, to może... Nie, dobra. Tędy nie wyjdziemy, dobra. Także ten, no... Ja chyba sobie będę musiał pomyśleć solidnie, full focus i inne te, tego typu sprawy, bo nie wydaje mi się, żebym to był w stanie na razie ogarnąć samemu tutaj i tak dalej w tym momencie nagraniu na tyle szybko, wiecie, żeby to miało sens, więc już chwilę tutaj zaglądałem. Nie zaglądałem, ale niczego nie ma, dobra. Więc tak, widzimy się za chwilę, jak coś wymyślę. W ostateczności może poszukam gdzieś rozwiązania, jeśli przez zbyt długi czas nie będę mógł nic zrobić. Ej, no dobra. Powiem wam szczerze, nigdy sam bym tego nie wymyślił. Po prostu jakoś tak się zafiksowałem, że w sumie nic tutaj nie zrobimy z tym i tak dalej, więc tak. A rozwiązanie okazało się być nieoczywiste, aczkolwiek możliwe do wykonania. Otóż, w przeciwieństwie do kostki, promień przyciąga muchy. Tak. Promień przyciąga muchy. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, w który miałem to wymyślić, dowiedzieć się tego. Gra w żaden sposób mi tego nie sugerowała. Jak widziałem, że kostka nie przekłada much, no to stwierdziłem takie, lol, no, nope. Mami? Aha. Dobra, czyli muszę po prostu tę muchę jakoś przeprowadzić i, co najważniejsze, zablokować wodę, bo widać, że ona chyba też, powiedzmy, tutaj... O, tak. Nawet nie wiem, co zrobić z tą wodą do końca. No co, to dowiedziałem się, że właśnie tę muchę można tak wyprowadzić, póki co. Chyba, że... Tędy. Dobra, tutaj to było mądre akurat. Nawet bardzo, ale mniejsze. Nie chcę sobie wszystko przypisywać żadnych zasług za to, bo jednak... No większość tego rozwiązania, jak zwał tak zwaną... No musiałem wyczytać. Smutne, ale tak. Po prostu... No wyszedłem z założenia, jak już wspominałem, że jak nie mogę kostki do kostki przepić, to do niczego się nie będzie chciało przyczepić. A tutaj nagle takie zaskoczenie, że no jednak do promienia to ci muchy podejdą. Po prostu nie podchodzą tylko i wyłącznie do tego. One nie podchodzą po prostu do kostki, ale do wszystkiego innego już podejdą. Dobra, om nom. I... Jedną zżarło, drugiej nie zżarło. I achievement cave flies, jej. Super. Ej, szkoda tylko, że sam tego nie wypracowałem. Ej, strasznie po prostu nie lubię tego. Ej, jeszcze pies mi zaczął wrzeszczeć. Ale skoro to jest swojego tchórzliwego kuzyna od niebieskiej wioski, co? Nie, no, halo, nie mówcie mi, że to jest... Naprawdę... Co tu przejść? Nie mogę. No, trochę oczywiste, ale dobra, mniejsza. Moim kuzynem... jest... ten niebieski pirat. Jego karta steamowska nazywa. Serio? Tylko zbieżność czapki, nic poza tym.
Bardzo możliwe, no ale mniejsza. Co ja właściwie mam zrobić? O, dobra, widzę to. Okej, dobra. Czyli chyba już wiem, co trzeba zrobić. I tym razem jest to dla mnie bardziej oczywiste. Ale mniejsza. Musimy chyba tam dostarczyć prąd, którego oczywiście nie ma. Ale to jest niewielki problem. Akurat jeśli chodzi o takie kwestie jak to tutaj teraz, to ja akurat umiem. Tak i tak, dobra. Właśnie jeśli chodzi o naukę prądową, to powiedzmy, że pamiętałem trochę starych trików. O. Wiem, czego się nauczyliśmy dosłownie dzisiaj, więc jakoś to musi być. Teraz czy to wystarczy, czy coś jeszcze będzie potrzebne? Chyba obie gąbki będę musiał dać? Nie, dobra. Mamy elektryczną wodę, super. W sumie największy chyba problem mamy ze sobą. Tak, w tej kwestii już największy problem ze sobą. Brakuje teraz tylko znaleźć jakiegoś gościa, który stanął w tej wodzie i zginął od prądu. To miał miejsce z kostką tam wtedy. Halo. Halo, gra zepsuta jesteś. O, dobra, dziękuję. Dzięki. Fiu, dzięki, dobra, ale... Czy coś jeszcze jednak masz mi do powiedzenia? I... Zaskoczę. Czyli jest trochę to, co mi chodziło, ale nie do końca i teraz... Weź coś, znajdź mój translokator. Tam coś jest chyba, ale zanim to... Znajdź mój translokator. Wygląda dosłownie tak jakby... Serio tym wrednym piratem tak dalej był wcześniej jakiś taki groźny ktoś, a teraz nagle tutaj utknął i okazał się jakimś takim naszym... badziewnym kuzynem, który to nic nie potrafi. Zielona broń? Do czego służy? Translokator, okej. Podejrzewam, że akurat wiem, co to może być. Jeśli chodzi o samą nazwę... No i przy okazji tam się zamknęło wyjście, więc... Ciekawa sprawa. Możemy się teraz teleportować dzięki temu. Dobra. To też sugeruje, czemu ten... Wiecie, to ma sens, przecież miał coś takiego. Niejednokrotnie widzieliśmy go, on biegł gdzieś, uciekał. I nagle tak puf i nie ma. Teraz to wszystko tłumaczy w sumie. No i też ten zielony puf. Czemu był zielony kolor i inne takie kwestie. Dobra. Wiecie, co mi teraz tak też jeszcze przyszło do głowy? W sumie? Był taki magik, który chciał pomóc w sztuczce z teleportacją. Może teleportacja to nie jest. Okej, dobra, warto wiedzieć, że to też przewodzi prąd. Pewnie za dużo kombinuję teraz, ale dobra. Może tak, to by zadziałało? Potencjalnie tak, ale dobra, póki co się nie przejmujmy tymi innymi takimi sprawami. A tak. Boże, pomóż mi wrócić do niebieskiej wioski. I to takie maślane oczka. Jeśli naprawdę on był tym piratem wcześniej, tym groźnym piratem, co to nas więził i w ogóle, to... To ładnie. Wiedziałem, że... Od lawy zmienił kolor. Ten piłk. Tak właściwie? Co ja tu mam zrobić? W ogóle powinienem tutaj włazić, czy jak? Dobra, powinienem chyba. Dobra, jestem już zdalnym idiotą, który już zapomina o swoich starych umiejętnościach, bo dostał nową zabaweczkę. W ten sposób będzie najszybciej. Stawić kostkę. Deskę połączyć z kostką. No i nie ma co płakać, że nie wiem, jak się dostać i jakieś takie inne głupoty. Najprostsza droga naprawdę jest najlepsza pod tym. Okej? Ale dobra.
Okej. Fajnie i w ogóle, ale no, nie rozumiem logiki tych. Teraz i. O. Co jeszcze tutaj trzeba zrobić? Kurczę, nie ma za to, są potwory, więc jej, standardzik, bitka, bić, zabić, te sprawy. Fajne i w ogóle, ale wiecie, no... Mogliby się bardziej postarać z jakimiś ciekawszymi zagadkami. Żeby nie było, ta zagadka, dajmy na to, z muchami, to była fajna, tylko... Tutaj brakowało mi jakichś po prostu sugestii. Wiecie, że to... Mogę to jakoś je wyprowadzić bez kryształu. Tam? Ale dobra, mniejsze teraz o to. Co na tym, co tutaj jest, czego tutaj nie ma. Co mogę, co nie mogę i inne takie. Okej, oczywiście gra wspaniale klatkuje. Nieznanych mi przyczyn i powodów. Daję. Drewno. Daleko, żeby się połączyć z nim. Cokolwiek tam jest konkretnie, to będzie trzeba tam jakoś wleść, jako że inaczej wleść, to trzeba pomyśleć i... Nie rozumiem. Sekund na wymyślenie czegoś, jeśli chodzi o marchewkę? Wygląda. Właśnie zainstalowałem prototyp systemu ostrzegawczego. Umieścić odpowiednie światło w pudełku, aby ustawić poziom paniki. Okej. Okej. Chyba nie rozumiem, ale tak. Kolor, dobra, to... Okej, zielony. Powiem wam szczerze, nie wiem. Hem. Mówiąc szczerze, nie mam pomysłu, co teraz. To wyższa to mój umysł pięciolatka. Ja tak serio, to trzeba będzie zaraz się wyjść. O. Tam pić. A, translokatora, czy jak to się tam nazywa? Nie. Ona tego nie zastąpi. Cokolwiek tutaj mam zrobić, to to jakoś inaczej trzeba. Ha. Nie wiem, może cokolwiek jest związane z tą paniką i innymi takimi jakimiś głupotami, to jest jakoś potrzebne do czegoś. Ale póki co wydaje mi się, że brakuje nam jakiegoś jednego elementu do konkretnego ogarnięcia tego wszystkiego, więc tak. Paniki, okej. Paniki, zielony. Okej, tylko fajnie by było, by mi ta kulka nie wypadała. Da się podnieść? A, to ja mogę ją podnieść, okej. Okej, fajne. A coś, mam tutaj coś, co mogę zabrać, nie? Cokolwiek jest w tej chałupie, to jest na razie niedostępne, więc z tym się chyba nie musimy przejmować. Gorzej tylko, że naprawdę nadal nie mam najmniejszego pomysłu, co zrobić. Znowu. Po prostu naprawdę wydaje mi się, jakby tutaj brakowało jakiegoś jednego elementu. Element musi być tutaj, bo jedna trasa póki co prowadzi przez... lawę, więc tak.
Mogę tutaj wejść, wyjść, ale nic więcej, to tylko... A, dobra, jestem głupi. Wiecie co, to jest oczywistsze niż myślałem. Owo określenie oczywistsze. Bardziej oczywiste. Prawda, ty wystarczy podstawowe funkcjonowanie mózgowe do rozwiązania tych rzeczy. Bez przesady. Myślałem, że to jest rozwiązanie, tutaj takie, no nie, bo kulkę ci wyrzucimy stamtąd. Tań, grzeczna kulka. Okej, teraz tak. Kulka jest w środku? Jest w środku. Dobra. Się udało tym razem pomyśleć. Ja strasznie laguje. Co dalej? Tam jest ta kulka, to mam tu wyrzutnię lawy. Po co mi wyrzutnię lawy? Ach, cholera wie. Ale skoro jest, to ją zostawię. A, dobra. Dwa mi już wszystko mówi. Dwa już naprawdę wszystko mówi, po prostu lawowe pociski. Okej, wybaczę to cięcie, ale no. Wali w jednej krótkiej sprawie i w ogóle i tak. Mamy tutaj to, tam mamy kolejne przejście, było kilku wrogów, których no, pokonałem. On fioletowy kryształ. I takie kościa, hej! Z jakiegoś dziwnego powodu te muszki poradzą sobie z lawą znacznie lepiej niż z wodą. A, znaczy nie poradzą, tylko ogólnie radzą, okej. Okej. Radzą sobie znacznie lepiej z lawą niż z wodą. Nie wiem, co to do końca miało oznaczyć, ale dobra. To definitywnie mogło to oznaczać takie, słuchaj, no, przeprowadźcie przez lawę. Okej. Za długi promień, dobra. To zróbmy tak. I co się stanie teraz? Achievement Fireflies, ogniste muchy. Okej. Ewentualnie można też to nazwać świetliki, ale nie wiadomo, o co chodzi. Ogniste muchy. Ciekawa sprawa. Czyli teraz już wiem, jak sobie poradzić z sprawdzeniem tutaj, powiedzmy, właśnie ognia, bo też to mnie od razu zastanawiało, bo właśnie blokada taka, nie miałem dostępu tam do lawy, żeby lawowy pocisk zrobić, a tutaj proszę, no, ogniste muchy. Siła wystrzału razy dwa. Ten sokator może wystrzelić teraz dwa razy mocniej. Dobra, no teraz jest faktycznie już takie sensowne. Więc miło. Tak. Te muchy, ogniste muchy. Czy ja będę ich potrzebował ze sobą? Jednak nie. Tam chyba nic nie osiągnę w ten sposób. Nie, dobra, jest wyjście. Tak, jeśli jest wyjście, to może jakimś cudem by się udało tam się wystrzelić i uciec. Dobra, w sumie, tak myślałem, czy te muchy się jeszcze przydadzą, ale prawda jest taka, że nawet nie mogę ich stąd chyba wynieść, więc tak. No niestety. Lepsze, co mogę zrobić póki co, to chyba będzie właśnie jakoś tam strzelić tym translokatorem. Nawet tego nie mogę za bardzo zrobić. I? Więc tak, chyba znowu jest. A raczej to jest przez moje, powiedzmy, idiotyczne myślenie niż przez cokolwiek innego. Hej, może? Pomysł fajny, ale jednak.
jednak nie tam. Dobra, tu? No, może na pewno w podróżowaniu, w takiej zakamarki, ale... No tak. Czemu te najostrzywistsze rzeczy zawsze muszą być najbardziej problematyczne? Tak. Mamy rozwiązanie. Co trzeba zrobić? Oczywiście, nie mogłem pomyśleć o tym wcześniej, więc tak, mniej pod kątem prostym. Tak, tak. No. A teraz to już jest oczywiste dla mnie, jak tak teraz pomyślałem znowu. Jak widzicie, mój największy problem jest taki, że nie myślę, więc no. Fajnego, czy tak idę tutaj na daremno, a zaraz zobaczymy. Chyba na daremno. No, wygląda na to, że no, twórcy nawet nie przewidzieli, że ktoś tu będzie chciał zobaczyć, co się dzieje. Ja jak zwykle to zrobiłem. Coś innego. Niemniej jednak nie jest tak. Ale dobra, dobra. Okej, teraz to wszystko ma już sens. Tutaj może poleci prawidłowo. Kakać, wiecie, jak już wystrzelę. Nie. Wystrzał musi być definitywny. Już skoków więcej nie zrobię potem. Aha. To w takim razie jedna z mi pozostało tak naprawdę wysły, co? Kwestia, żeby tam jeszcze na kostce, wiecie, strzelić. Prawda, już ostatnio co mi przychodzi do głowy. I bo zawsze to da trochę dodatkowego dystansu w teorii. Też chyba? Tak, strzelę tam. A proszę, jednak się udało. Dobra. Czasami naprawdę podstawowe myślenie logiczne i wykorzystywanie swoich możliwości jest wszystkim, czego potrzeba. Dobra. Nie, spadaj. Wiecie, nie, żeby to teraz było problemem, bo z tego co widzę, można tutaj wrócić bardzo szybko i bardzo prosto. Jeśli tylko będę trafiał tym głupim pociskiem. Ale tak. Więc teraz nie będzie problemem. A ja tam muszę wrócić, bo widziałem monetę. A jak zapewne wiecie, monety mogą też oznaczać sekrety inne niż tylko same pieniądze, więc... Wolę po prostu... Aha, muszę to sprawdzić od razu. Płakać, że znowu pominam jakiegoś sekreta, bo z tego co mi wiadomo, to akurat sporo sekretów popomijałem w niektórych lokacjach. Wiadomo, to jest tak bardziej... Za mocno powiedziałem, dobra, wiecie co, nie, jeszcze raz nie. Ja będę musiał poćwiczyć i to mocno celowanie z tego czegoś. Na obecny moment to aż wstyd. No, nie. Ale chciałem już powiedzieć całe szczęście, że nie trzeba aż tak strasznie tym przejmować. Dobra, mam to w końcu. Jestem. Dobra. Mam. Czyli nawet lepiej. Musiałem tutaj przyleść. Tego całego głupiego kuzynka tutaj przyprowadzić, więc okej. Ejo. Znowu jakieś dzięki. Ale dobra. Jest wyzwanie. Co prawda to bardziej przez to, że ja nie myślę i że nie umiem skoordynować swoich ruchów i ocenić prawidłowo sytuację i tak dalej, no ale nadal jest wyzwanie, więc nie ma co narzekać. Mam nerwowo chodzić do koła, aż otworzysz drzwi, okej? Okej, podejrzewam, że już wiem, o co chodzi z tym wszystkim. Dobrze, nie ma niebezpieczeństwa, mogę zwolnić. Okej, zielone. Aha, chyba rozumiem. O, w zielonej skrzynce nie ma marchewki.
Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Chociaż wiecie co, podejrzewam jedną rzecz. Będzie trzeba to sprawdzić. To chciałem. Okej. Dobra, da się zrobić to, o czym myślałem w sumie. Tak, potrzebuję marchewki, żeby się uspokoić. Dobra, nadal to nie jest to, co chciałem sprawdzić. Więc gro, pozwól mi proszę sprawdzić moją teorię. Bo tam, wiecie, była mowa o kolorach, stopniu niebezpieczeństwa i tak dalej, więc chcę sprawdzić, czy jeśli wstawię pomarańczową kulkę, wiecie, czy nagle on przyspieszy, będzie większa panika. Okej. Aha, coś się dzieje? Okej. I przy okazji tak, jeszcze widzę drugą stronę tego wszystkiego. Panikuję. Dobra, wiecie co? Ja wiem co zrobić. Naprawdę, ja wiem co zrobić. O tak, potrzebuję marchewki, żeby się uspokoić. I... Plup na pomarańczowo. Okej. Dobra. I moja teoria zadziałała. Jest paniki, niedługo spotkasz się z tatusiem. Dobra, naprawdę jest mamin instynkiem. Są tutaj raczej nie mamin, ale dobra, wiadomo o co chodzi. Chociażby to było to, co trzeba, a nie. Oczywiście, że nie, bo zepsułem wszystko. Ale tak, no, chciałem po prostu, wiecie, tutaj sprawdzić to i ewentualnie zakończyć właśnie to dzisiejsze spotkanie już na tym, że wrócimy do niebieskiej wioski. Okej, dobra, czerwona kula, czyli kula najwyższej paniki. Nasz kuzynek jest. Cholera, czerwony alarm! Ratunku! Jej! Panic lights! Wow, wykorzystałeś. Okej, Ancenga, to już chyba wykorzystałeś do... coś tam, ale dobra, mniejsza. Wow, wykorzystałeś mnie, dzięki! Coś takiego, dobra. Tutaj znowu miliony wrogów. Total, po prostu rozwałka. A ten sobie idzie jakby nigdy nic. Kurczę, coraz bardziej mi zastanawia, czy naprawdę on był tym piratem, czy on też po prostu tak się składa, że ma tą czapkę. Ale co on tu mówi? Proszę wykorzystać swoją atrakcyjną osobowość i otworzyć te ostatnie drzwi. Tak, oczywiście. Zaraz to zrobimy. Jak mówiłem, chciałbym zakończyć właśnie dzisiejszy epizod na tym, że już dojdziemy do końca. A tylko... W części nie mam pomysłu, co zrobić. Tak już długo ten odcinek trwa przez moje głupoty. Zielony księżyc. O, dobra, widzę to. Sekretne miejsce. Ej, sekret. Więcej łupów, więcej monet z wrogów widziała, tylko jeśli masz ulepszenie łupu, tak, oczywiście. I to ty? Prawda, nie miałem żadnego innego zastosowania jeszcze. A nie, chwila, o, taki fajny skrócik, możemy tutaj przejść pomiędzy tym a tym tak bez problemu. Okej. Okay. Fajno, tylko... nadal nie wiem, co zrobić teraz. Jakoś dostać się pod ziemię? Coś? Są tu definitywnie jakieś rzeczy, które... ...garnąć. No cóż.
Chyba jednak zakończymy tę podróż w innym odcinku, bo już mam 45 minut, a nie ukrywam też, czas mój nie jest nieskończony. No, nawet bardzo skończony ostatnio. Więc tak, no, nie dam rady teraz tego dokończyć prawdopodobnie. Ale spokojnie. W następnym odcinku postaram się być już normalnie myślącym gościem, a nie takim kimś, kto będzie miał lagi mózgu co 5 sekund. I tak. Prawdopodobnie zbliżamy się już naprawdę do końca. Co? Znalazłem właśnie jakieś chyba przejście czy coś. Nadal nie wiem co z zielonymi księżycami, ale tak. Potencjalnie właśnie znalazłem jakieś tam chyba super przejście tutaj czy coś. Dobra. A nie będzie łatwo, ale podejrzewam, że wiem co zrobić. Więc no. Ja mówiłem, że już będę kończył odcinek, a jednak. No, a jednak właśnie. Nie, dobra. Nie będę się z tym męczył. Podejrzewam, że chyba wiem, ale. Tak. Wolę chyba pomyśleć w spokoju. Dobra, to już tym razem naprawdę tyle, więc dziękuję. Hej, papa i w ogóle trzymajcie się. Hej.